Witamy na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na zakup komputerów do szkół podstawowych w stronę gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna Szkoła Plus. Wójt gminy Święciechowa zarządzeniem z 20 maja 2020 roku powołał komisję przetargową w składzie Karolina Samelczak, Włodzimierz Turek i Aurelia Prałat. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 55 tysięcy złotych brutto. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert i teraz nastąpi ich oficjalne otwarcie. Oferta numer 1. Oferta numer 1 TH IT Solutions UKAS OO Kamieniec 102 28230 Połaniec. Cena oferty brutto 69 652 zł 44 grosze. Oferowana długość okresu gwarancji 36 miesięcy. Termin płatności 30 dni, termin wykonania zamówienia do 7 dni od dnia podpisania umowy i żadna z części nie będzie powierzana podwykonawcom. Oferta numer 2. Oferta numer 2. Oltech, spółka jawna, Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ulica Spółdzielcza 33, 09, 407, Płock. Cena brutto oferty 64 348 zł 68 groszy. Oferowana długość okresu gwarancji 36 miesięcy, termin płatności 30 dni, termin wykonania zamówienia do 7 dni od daty podpisania umowy. Żadna z części nie będzie powierzona podwykonawcom. Oferta numer 3, MPC Paweł Oleksiewicz, ulica Podrzeczna 38, 99 300 Kutno. Cena oferty brutto 60 885 zł. Oferowana długość okresu gwarancji 36 miesięcy, termin płatności 30 dni, termin wykonania zamówienia do 7 dni od dnia podpisania umowy i żadna część nie będzie powierzona podwykonawcom. Oferta numer 4. Oferta numer 4. Nazwa firmy 13P, spółka z OO. Ulica Międzyleska 2 do 4, 50 514 Wrocław. Cena brutto oferty 69 950 zł 10 groszy. Oferowana długość okresu gwarancji 36 miesięcy, termin płatności 30 dni, termin wykonania zamówienia do 7 dni od dnia podpisania umowy. Żadna z części nie będzie powierzona podwykonawcom. Oferta numer 5. Oferta numer 5. Firma handlowo-usługowa MG Galus Magdalena Galik.
ulica Dworcowa 11, 64-140 Włoszakowica. Cena oferty brutto 52 734 zł. Oferowana długość okresu gwarancji 24 miesiące. Nie jest zaznaczony termin płatności. Termin wykonania zamówienia do 7 dni od dnia podpisania umowy i nie będzie podwykonawcą. Dziękujemy bardzo.